Witam, z tej strony Czytam, Bo Lubię, a to jest seria, w której będę czytał Wam audiobooki różnych książek młodzieżowych oraz lektur klas podstawówkowych. Nie wiem, czy tak się mówi, ale mam nadzieję, że jest to poprawne. A więc tak, dzisiaj przychodzę do Was z książką pod tytułem Dziennik Rowleya. Jest to kolejna książka od Jeffa Kinnea kultowego... Y, autora kultowej y, książki pod tytułem, kultowej serii książek pod tytułem Dziennik Cwaniaszka. A więc tak, zacznijmy może od pierwszego rozdzi rozdziału. Na wstępie mamy napis Zapiski chłopca o złotym sercu. Przechodzimy do pierwszego rozdziału. Mój pierwszy wpis. Cześć, jestem Rowley Jefferson, a to mój pamiętnik. Mam nadzieję, że na razie Wam się spodoba. Postanowiłem założyć taki zeszyt, bo Greg Hefley, mój najlepszy przyjaciel, też ma pamiętnik, a my dwaj prawie zawsze robimy to samo. Aha. Chyba zapomniałem powiedzieć, że Greg to mój naj, naj, najlepszy przyjaciel. Pewnie chcielibyście się dowiedzieć więcej o Gregu, ale ta książka nie będzie o nim, tylko o mnie. Wiecie dlaczego zatytułowałem ją Zapiski chłopca o złotym sercu? Dlatego, że tata zawsze mi powtarza: Ty to masz złote serce, Rolej! Jak już wspomniałem, Grek jest moim naj, naj, najlepszym przyjacielem na świecie, co oznacza, że mój tata jest tylko najlepszym. Ale nigdy mu tego nie powiem, bo nie chcę zranić jego uczuć. Najlepsi z nas przyjaciele, co synu? A jeśli już mowa o tacie, to on chyba nie lubi Grega aż tak bardzo jak ja, bo ciągle powtarza, nie lubię Grega. Wszystko dlatego, że Greg ma inne poczucie humoru niż tata. Pewnie właśnie myślicie, ej, ale czy on nie miał pisać o sobie? No i tu mnie złapaliście, więc dobrze, daję wam słowo, że od teraz będzie więcej o roleju. Zacznę może od tego, że mieszkam, mieszkam z mamą i tatą w domu na samej górze Surrey Street, czyli ulicy, na której mieszka też mój najlepszy przyjaciel Grek. O tacie już wspomniałem, ale moja mama też jest super, bo pilnuje, żebym się zdrowio, zdrowo odżywiał i w ogóle, a kiedy biorę kąpiel, zawsze przychodzi umyć mi plecy. Ja i Greg codziennie rano idziemy razem do szkoły. Na ogół świetnie się ze sobą bawimy, chociaż czasem robię coś, co wyprowadza go z równowagi. Przestań gwizdać! Greg najbardziej się złości, kiedy go naśladuje, więc raczej nie powiem mu o pamiętniku. Czuję, że dostałbym wtedy szału. Trochę się już zmęczyłem tym pisaniem, dlatego na dzisiaj to wszystko, ale obiecuję, że jutro napiszę więcej o Gregu, bo już wam mówiłem... On i ja jesteśmy naj, najlepszymi przyjaciółmi. Następny rozdział. Mój drugi wpis. Zła wiadomość. Greg dowiedział się o tej książce. Byłem strasznie dumny, że ja też mam pamiętnik, no więc w końcu nie wytrzymałem i mu się pochwaliłem. Ale tak jak przewidywałem, Greg dostał szału. Powiedział, że moja książka to jest bezstrzelna zżynka i że mnie pozwie za kradzież pomysłu. Na co ja odparłem, że proszę bardzo i że wielkie mi rzeczy, bo nie jest pierwszą osobą na świecie, która prowadzi pamiętnik. Wtedy Greco świadczył, że prowadzi dziennik, a nie jakiś głupi pamiętnik i walną mnie moją własną książką. Ostrzegłem go, że jeśli dalej będzie taki wredny, nie wypadnie najlepiej w moim dzienniku. A potem pokazałem mu wczorajszy wpis. Skrzywił się, jak zobaczył rysunki, bo ja zawsze zapominam o nosach. Po chwili jednak powiedział, że moja książka nasunęła mu pewną myśl. Stwierdził, że w przyszłości, kiedy zdobędzie sławę i bogactwo, wszyscy będą chcieli poznać historię jego życia i że ja mogę ją opisać. Zapytałem, czy nie po to prowadzi swój dziennik, ale on odparł, że to jest jego autobiografia, a biografia to coś zupełnie innego. Dodał, że kiedyś będzie miał bro biografii. Na I że to dla mnie wielka szansa, bo mogę stworzyć tę pierwszą. Pomyślałem, że to chyba dobry pomysł. W końcu jestem jego najlepszym przyjacielem i nikt nie zna go lepiej niż ja. No więc zmienię tytuł tej książki i zacznę jeszcze raz. A jej głównym bohaterem zostanie Greg. Ale nie przejmujcie się, o, siebie, o sobie będę też dużo pisał. Dziennik Grega Hefleja, autorstwa najlepszego przyjaciela. Grega Hefleya, Rowleya Jeffersona. Dziękuję za wysłuchanie pierwszych dwóch rozdziałów książki pod tytułem Dziennik Rowleya. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę oraz napisz miły komentarz. Pamiętajcie, że jutro kolejny odcinek, kolejny audiobook, kolejny odcinek, może z czytania, tak to nazwę, z książki Dziennik Rowleya.